Dzień dobry, witajcie. Mamy dzisiaj wtorek, 29 października, także miesiąc za chwilkę się kończy. A właśnie jakiś prowiant na drogę, żeby co pogryźć i pędzę na Śląsk, w okolice Katowic, po towar, który chciałem sobie kupić po prostu na zapas, bo jeden pan w jednej firmie ma ostatnią sztukę tego, co sobie wymyśliłem, żeby chciałbym mieć u siebie na półce. I właśnie po to jadę. Także do zobaczenia z trasy. Może mnie natchnie na jakieś tam gadanie, to coś tam poopowiadam. Także do zobaczenia później. Zademonstrujemy gabaryt wózka. A jaka to jest marka? Kalmar. Kalmar. Ciekawe udę, jak mierzy łańcuch. Przy takim wózku. Ile to ma dźwignięcia? 50. Teraz ogrom. Ogrom maszyna, żeby to ogarnąć z roku. Siłowniki, przechyły, jakie wielkie. Potężny sprzęt. Widać gabaryt. O, tu taka mała szalupa ratunkowa z kontenerowca. W tym to na oceanie można by spędzić parę nocek ostatecznie. No hej, hej, właśnie to już dość dawno wróciłem, właściwie, z firmy Stelmax. Byłem kupić sobie coś takiego. Jest to przekładnia do bumaga, do typu 772. Bez silnika, bo silnika nie potrzebuję, bo akurat mam taki silnik jeden wolny. No, także mieli taką sztukę. Udało mi się w dość dobrej cenie kupić. Trzeba będzie ją jeszcze rozebrać, zrobić jej jakiś przegląd. No a ten ładny wózek, który widzieliście przed chwilą na filmie, to takim wózeczkiem właśnie robią sobie obsługę rozładunków. Są w stanie nawet dźwignąć całą koparkę do góry, bo to jest wózek. To jest wózek o udźwigu 50 ton. No, także teraz idę po wózek i rozładuję ten ciężar, bo tak miałem to w sumie zrobić jutro rano, ale szkoda auta, szkoda zawieszenia, żeby ten ciężar na tym cały czas po prostu tam spoczywał. O, i przy okazji takie rzeczy udało się kupić. Kupiłem sobie dwa sprzęgła w dobrej cenie. I kupiłem takie dwa siłowniki. One mają co prawda skok 30 mm, ale są w fajnym wykonaniu. Bo są zrobione z kwasówki. Tu mają takie fajne nakrętki szybko kontrujące.
Fakt, że to jest calowy gwint, ale to jest przecież nie problem dorobić sobie taką śrubę z takim właśnie skokiem. Wykonane jest to superancko. Więc na pewno mi się coś takiego tutaj przyda na warsztacie. No, pięknie to jest wykonane, wam powiem. No, jeden jest siłowniczek większy, drugi jest mniejszy. No i to przekładnie. Przekładnie sobie rozbierzemy. Zobaczymy, w jakim stanie są łożyska, bieżnie, uszczelniacze. Się ładnie poczyści. Wymaluje. I pójdzie sobie na półkę. No, tu jeszcze z rzeczy warsztatowych. To koło praktycznie mamy skończone. Zostało je tylko wyczyścić i pomalować. Tu piaskowania nie będzie, bo sobie na szczęście klient nie życzył takiej usługi. Bo to jest moim zdaniem zupełnie zbędna rzecz. Faktem, że lepiej to wszystko wygląda po remoncie, po tym spawaniu, ale to jest po prostu kasa wydana niepotrzebnie. Zupełnie można przy starych maszynach wydać te pieniądze na bardziej niezbędne cele niż piaskowanie. No to koło, tak jak widać, już jest w takim stadium. Jest dość elegancko, sporo wyspawane. W każdym razie pierścienie od spodu, od tamtej strony są wyspawane już wszystkie. Tu już widzę, chłopacy już jadą trzy rzędy naraz. Na jedną spawarkę i na drugą spawarkę, na dwie spawary golą. Jeden z jednej, drugi z drugiej, żeby sobie po oczach nie błyskać. I fajnie ta robota idzie. Także pewno jutro się pierścienie skończą spawać, będą przyczepione zęby. No zobaczymy. No. Zobaczymy, jak się to zakończy. W każdym razie na pewno do końca tygodnia powinny być gotowe. O, hej, hej, dzień dobry. Dzisiaj taką robótkę robię. Takie mam przedłużki. Kładliśmy takie metalowe łaty, długie, właśnie na dach tego budynku. Teraz jedziemy na front. Walczyć tutaj z montażem tych ładz z przodu. A tak jak widać, zęby przyspawane. Teraz koło trzeba zdjąć, przewrócić na bok.
później by trzeba w te. Może zgarnąć te brudy i od razu wstawić na górę, nie? Zresztą dużą maszyną pójdę. Się te kółka rozwalcowały. Jednak jest ciężar, jak się kula takie koło po tym. To wyciągnie koło. Akurat byłem na tej usłudze, tak akurat czas i w porę się udało przyjechać, bo założenie koła tym widlakiem bez zębów, no to tam elegancko dali radę chłopaki, ale koło uzbrojone w te zęby już niestety jest cięższe o 600 kg. Tu bliżej te deseczki wziąć, czy tam wstawisz? Dobra.
No i tak na koniec dnia to, co udało się chłopakom ładnie zrobić. Dwa koła zrobione na gotowo. Tak jak wspomnę później, te są niepiaskowane, nie było takiej potrzeby. Sam osobiście uważam, że to pieniądze zupełnie niepotrzebnie wydane na piaskowanie takich kół. No, są wymyte, wyczyszczone, pospawane, pomalowane. Pomalowane są tylko, tak jakby powiedzieć, felgi. Że to po założeniu jakoś wyglądało. Tutaj ranty zabezpieczone. No, także sprzęty się spisały, obydwa, oby trzy nawet. Jedno kempi, drugie kempi. Plazma dała radę. Boler też dał radę, więc jestem zadowolony z tych sprzętów, wszystko chodziło. A tu będę miał to na sprzedaż i będę to właśnie musiał teraz któryś dzień. Dzisiaj miałem taki plan, żeby to stąd wyciągnąć. I tego Shermana będę miał na sprzedanie. Znaczy mam na sprzedanie, aby ktoś chciał kupić. Tego później No i tak już na szybko nagrywam z GoPro, bo akurat mam pod ręką na niebieskiej baterii 72% z baterii, a on się wyłącza. Wyłącza się ta kamerka. To jest po prostu przy DJI, to jest jakaś porażka. Plus tej kamery GoPro jest chyba tylko ten, że można ją rzucić w olej, w błoto i będzie dalej działać. A tamta niestety mogłaby nie przeżyć, ale jeżeli chodzi o jakość i długość nagrywania, to w ogóle nie ma o czym mówić. No ale znowu ta GoPro jest po prostu zwyczajnie poręczniejsza i mniej wymagająca, jeżeli chodzi o... Idę. Ale się miejsca na placu zrobiło, tak jak ta maszyna tu wyjechała. O, tu dzisiaj podczas wjeżdżania zaczął się olej z niej lać dosłownie z każdej dziury. Tak tu widać. No i gdzieś to strasznie ciągnie z powietrzem, ten olej ze zbiornika. To jest jedna wielka piana. No, także tu już maska zakręcona, chłopaki zaraz zwalą całą budowę, maskę silnika i później będą rwać kabinę. Wtedy, jak będzie kabina zdjęta, to podejmiemy ostateczne decyzje, czy wyciągamy cały zespół z silnikiem, czy silnik zostaje, a tylko sama skrzynia wyjdzie po prostu w miejscu po zdemontowanej kabinie. Tu jest dobrze z tej strony. Jest dobrze? Dobrze, może jechać. Nie wiem, czy ci starczy miejsca. A może ciągnąć to do tyłu? Seba? Może chyba, nie? Troszeczkę to może do tyłu. Może się cofać, no. Poczekaj, bo to jakiś wąż się ciągnie. Troszkę do tyłu, dobra. Poczekaj, tą planę chciał odkryć, bo ona tu założy. Ale ta plama tu już została. Trzeba zbalić. No dobra. No dobra. Ja jadę do Wędkarskiego, dobra? Drugi weekend. A co robię? Ja jeszcze się odniszę przecież. Dawaj!
No kabinę zdjąć i później ją tak. A później się wyjmie skrzynię z domu i lubię. To jak to zero? Trzeba wyjechać. Kabinę wyjmiemy tu. Mieszki tam ma. Nie, jak barierką nie będzie, to wiesz. Pojedziemy tak i bokiem? Bokiem, no. Gdzie ją tu dorusza? Tam, tam pozostaje, nie? Tak, bo jego się łapie z tym owym. Nie będziemy łapać do góry, tylko po prostu na boty pojedziemy, nie? Tak, no do góry to na wiele ruchu nie zostaje. Trzeba zamknąć, porozkręcać te barierki, żeby na jednym się tylko trzymało. Tak, kierunki. No hej, hej, i tak koniec miesiąca, 31 październik, jutro 1 listopada. Dzisiaj w ciągu dnia tam podskoczyłem na cmentarz, zawiozłem na grób jakieś ładne kwiatki. Jutro się jeszcze pójdzie jakiegoś znicza zapalić, popatrzeć, powspominać. Może kogoś znajomego spotkać, bo to też jest jakaś, jakby nie było, okazja. Taka cmentarna, ale okazja. No tutaj powywożone na dwór graty, rozebrane z tej NL350CL, z tej ładowareczki dużej. No tu jest cały gabaryt silnika. Tutaj stoi kabina. Z kartką nie odpalać. Trudno by było to odpalić. No i także koła, jak widać, sobie leżą, czekają w poniedziałek. W poniedziałek będzie transport, który to zabierze. Mekalak wrócił z powrotem na warsztat, ale to jest tam na osobną opowieść materiał. I tu mamy na tą chwilę rozebrane tyle dzisiaj w ciągu dnia, że udało się zrzucić, tak jak widać, błotniki, podesty, całą maskę, całą kabinę i praktycznie skrzynia jest odkręcona, cała hydraulika jest porozkręcana. Jakbyście sobie tam spojrzeli, już nie będę się wskrabywał. Jest to wszystko porozkręcane, przygotowane do rwania. Będzie to rwane wszystko w poniedziałek. No, także takim akcentem kończymy ten tydzień. Jak widać, maszynka jest dość duża. Kawał warsztatu mi zajęła. No, wiem, mekalak miał wyjść. Dzisiaj już miałem składać walca, bo praktycznie do tego jednego bębna wszystkie części są potrzebne, bo tutaj dekle ocalałe, nie są zniszczone. Więc jest kwestia tylko wymiany łoży, zgłuszczelnień i poskładania tego wszystkiego z powrotem. Ale no niestety trzeba było się zająć czymś innym. No, także tak to wygląda. I do zobaczenia przy następnych robótkach. A ja właśnie będę sunął na obiad.